Technologie błyskawicznie zmieniają dziś świat. Przykładem takiego rozwiązania jest RFID. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych lat zrewolucjonizuje ono funkcjonowanie sklepów. LPP jest jedną z pierwszych firm na świecie, która wdrożyła tę nowoczesną technologię. Ale czym naprawdę jest RFID i jakie są jego atuty? RFID to system elektronicznej metki indywidualnej dla każdej sztuki towaru. To dzięki niej jesteśmy w stanie poznać drogę każdego produktu, począwszy od fabryki, przez centrum dystrybucyjne, aż do konkretnego salonu naszych brandów. Najpierw na etapie produkcji poszczególne sztuki kolekcji są klipsowane, a następnie całość zamówienia transportowana do naszego centrum dystrybucyjnego. Tu każdy karton z towarem oznakowanym metką RFID jest skanowany automatycznie w tunelu. To pozwala nam z dokładnością co do jednej sztuki określić jego zawartość bez otwierania opakowania. Następnie towar jest wypakowywany, sortowany i ponownie pakowany do kolejnego kartonu, tym razem według konfiguracji zgodnej z zapotrzebowaniem każdego salonu. Tak przygotowany pakunek jest skanowany w tunelu RFID i wysyłany do sklepu. Tu dzięki skanerom na wyposażeniu naszych salonów możemy skrócić czas przyjęcia dostawy oraz zyskać informacje, jakie rozmiary i modele kolekcji znajdują się w danym momencie na stanie danego sklepu. RFID pomaga nam więc lepiej wyeksponować towar oraz szybciej reagować na zapytania klientów. Poza tym przyspiesza ich obsługę i skraca czas spędzony przy kasach. W LPP technologia RFID działa w oparciu o autorską aplikację opracowaną przez dział IT. No właśnie, RFID, elektroniczna metka, nowa technologia. O tym, w jaki sposób wdrażaliśmy to do naszej firmy, do LPP oraz o tym, jak RFID pomaga nam w branży fashion, opowiemy dzisiaj wam z Piotrem Zyziukiem, Enterprise architektem. Oraz z Katarzyną Owczarek, kierownikiem projektu. Postanowiliśmy podzielić naszą prezentację na dwie części. W pierwszej Kasia opowie, jak wdrażać taki duży projekt na produkcję, a w drugiej części pokażę aplikację oraz opowiem o architekturze. Kasiu, proszę. Zanim jednak powiem wam, w jaki sposób wdrażaliśmy RFID do LPP, chciałabym pokrótce przypomnieć wam, czym jest firma LPP. LPP to jedna z największych firm produkujących ubrania w Europie. Posiadamy dwa wielkie centra dystrybucyjne. Jedno tutaj, niedaleko obwodnicy, w Pruszczu Gdańskim, drugie pod Moskwą. Posiadamy salony w ponad 24 krajach. Rocznie sprzedajemy ponad 170 milionów sztuk odzieży. Po co nam RFID? Cele, jakie postawił nam zarząd w zeszłym roku, to głównie skrócenie czasu inwentaryzacji. Dotychczas, przed wdrożeniem RFID, inwentaryzacja trwała całą noc, 10 godzin, robiło ją 15 osób. 10 godzin, 15 osób, 150 roboczych godzin. Dzisiaj dzięki RFID jesteśmy w stanie wykonać to w 3 godziny. Co nam to daje? Możemy taką inwentaryzację wykonywać optymalnie raz w tygodniu, możemy ją również wykonywać codziennie. Dotychczas robiliśmy ją raz w roku bądź dwa razy w roku. Po co nam to? Po to, żeby wiedzieć dokładnie, co mamy w salonach, jaki towar znajduje się w salonie, a co więcej, jaki na sali sprzedaży, jaki w magazynie salonowym. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do sklepu i chcecie kupić swoją ulubioną żółtą bluzkę. Piękna, z kołnierzykiem. Nasi sprzedawcy w sposób szybki będą mogli odszukać tą bluzkę, czy na sali sprzedaży, czy na magazynie, a dodatkowo będą w stanie ją szybko zlokalizować. Był to jeden z celów
Innym celem oczywiście było przyspieszenie obsługi klienta przy kasie. Dzięki RFID nie musimy już skanować barkodu. Wystarczy przyłożyć klips zabezpieczający, który ma w sobie chip RFID, aby nasz system sprzedażowy dokładnie wiedział, co chcecie kupić. Znacznie przyspiesza to obsługę klienta. Wyzwania, jakie zostały przed nami postawione, to przede wszystkim, jak w każdym projekcie, zbudowanie odpowiedniego zespołu, który to zrealizuje. Nasz zespół miał 80 osób, ponad 40 w IT. Co więcej, w kluczowym momencie naszego projektu było to 140 osób. Jak zatem zarządzić komunikacją w tak wielkim zespole? Komunikacja było to największe wyzwanie, przed jakim stanęliśmy. Co więcej, te zespoły były rozproszone po całym świecie, rozmawiały różnymi językami. Postawiliśmy zatem na kilka najważniejszych punktów. Ja tutaj wam przedstawiam takie środowisko pracy, które sobie stworzyliśmy. Opowiem o trzech głównych punktach. Pierwszy punkt to posadowienie biznesu z IT. Ta rzecz, którą zrobiliśmy, spowodowała, że nie musieliśmy już tak często pisać maili. Wystarczyło pójść do kolegi, koleżanki obok i porozmawiać. To skróciło czas komunikacji, ale to nie wszystko. W tym miejscu, gdzie razem siedzieliśmy, zbudowaliśmy prototyp naszego salonu, laboratorium. Tam nasi deweloperzy mogli instalować i wdrażać nowe technologie, nowe pomysły, a biznes wraz z IT mógł je wspólnie testować. Ale to też nie wszystko. Nasz zarząd wyraził zgodę, abyśmy cztery salony, które mamy tutaj w Gdańsku, wykorzystali jako salony pilotażowe. Dzięki temu byliśmy w stanie wdrażać nasze rozwiązania do środowiska rzeczywistego i w sposób i rzeczywistym środowisku to sprawdzać. Mieliśmy feedback od użytkowników końcowych, od naszych sprzedawców. Wiedzieliśmy, co jest dobre, co jest złe i w sposób szybki reagować. Były to bardzo trudne, ale rzeczy, które udało nam się zrealizować i zarządzić. A to wszystko zrobiliśmy w jeden rok. Proszę pamiętać, że RFID to nie tylko IT, to jest zmiana w całym łańcuchu dostaw. Dlatego nazwaliśmy RFID programem 8 niezależnych projektów. Jednym z nich był projekt rotującego klipsa, ponieważ chip znajdujący się w klipsie jest wykorzystywany wielokrotnie. Innym projektem było zbudowanie w naszym centrum dystrybucyjnym tuneli kodujących, dzięki którym możemy kodować te chipy. Kolejnym z projektów były zmiany wprowadzone u naszych dostawców. Zmiany polegające na tym, że już w naszych fabrykach dany klips jest przyczepiany do odzieży. Oczywiście RFID wpłynęło także na bezpieczeństwo, czyli powołaliśmy projekt Security. RFID to także zmiany w zasadzie w 90% procesów w naszej firmie. Przede wszystkim w procesach w sklepach sprzedażowych, w sklepach. RFID to także przeszkolenie całej masy ludzi, masy pracowników w sklepach, w centrali. Na poprzednim slajdzie widzieliście, mamy 25 tysięcy ludzi w firmie, także jest to bardzo duże wyzwanie. RFID to także inwestycje, projekt inwestycyjny, w którym instalowaliśmy hardware do naszych salonów. Ale RFID to IT. RFID to zbudowanie nowych aplikacji, ale o tym dzisiaj opowie więcej Piotr. Przełączę się teraz na widok aplikacji webowej. Tutaj wyobraźcie sobie, że jesteśmy w sklepie. Mamy tutaj część towaru na wieszaku, część w kartonie. Nasza strona internetowa mówi nam, że w tej dostawie mamy 30 sztuk. Jeszcze jakiś czas temu musieliśmy wyciągnąć ten towar z kartonu. Musieliśmy zeskanować każdy poszczególny kod kreskowy, a dziś możemy to zrobić w ten sposób. Za pomocą takiego urządzenia jesteśmy w stanie zeskanować ten towar. Tutaj jest nasza autorska aplikacja oraz smartfon.
I zaraz powinniście zobaczyć, a jeszcze jedna sztuka gdzieś. O, może tu jest gdzieś. Zaraz powinniśmy zobaczyć, ja już tutaj w aplikacji widzę, że udało mi się znaleźć 100% towaru, czyli jak widzicie, nic nam nie umknie, nawet jeżeli gdzieś w trakcie dostawy mamy ten towar rozłożony po sklepie, to jesteśmy w stanie go znaleźć. To jest jedna rzecz. Teraz wyobraźcie sobie, że to przyjęcie towaru jest robione w sklepach na całym świecie, w jednym momencie. W sytuacji, gdy ktoś gdzieś w Rosji, daleko w Syberii skanuje zamknięty karton, to nasi analitycy w centrali od razu widzą, co w tym kartonie jest. Czyli potrafimy te dane przesyłać online i wyciągać wnioski. No, a jak my to zrobiliśmy? Przełączę się z powrotem na prezentację. Powołaliśmy trzy zespoły skramowe. Jeden z nich zbudował tą aplikację mobilną, drugi zbudował aplikację webową, a trzeci wielką bazę danych, która przetwarza miliony zdarzeń. Tutaj wyzwaniem było to, że te zespoły musiały w bardzo krótkim czasie nauczyć się współpracować między sobą. Musiały w krótkim czasie wybudować linię produkcyjną, ustalić, jak wdrażać tę aplikację, czy osobno, czy razem, jak testować, kiedy testować integracyjnie, jak używać laboratorium do testów. Tutaj również Kasia wspominała o tej bliskiej współpracy z biznesem. To spowodowało, że ta aplikacja jest szyta na miarę, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz – motywacja. To, że analityk z działu handlowego przychodzi do zespołu, do product ownera i mówi, zobacz, to nam super pomaga, albo przesuńmy ten przycisk, to wtedy będzie łatwiej. To bardzo motywuje zespół. Oni widzą, że robią to dla kogoś, kto tą aplikację używa. Często podejrzewam, że niektórzy z was spotkaliście się w swojej karierze z projektami, gdzie product owner był gdzieś daleko za morzem w Stanach albo w Indiach i wdrożyliście system i tak naprawdę nie było wiadomo, czy on działa, czy nie, czy ma błędy, czy ktoś go używa, a u nas to działa. U nas możecie pójść do Galerii Bałtyckiej na Matarnię, do forum i zobaczyć, że to rzeczywiście działa. Ci ludzie musieli dobrać odpowiednie komponenty architektury, żeby ta aplikacja powstała. Aplikacja mobilna używamy tam JavaRX, używamy również Kotlina. I tutaj taka ciekawostka, jeszcze rok temu nikt z deweloperów nie znał Kotlina. Jeden z nich przyszedł i mówi, słuchajcie, ale nauczmy się Kotlina. Teraz Google mówi, że to jest nasz oficjalny język do budowy tych aplikacji mobilnych. No ale oni się zastanawiali, czy zdążymy. Mamy tutaj krótki termin do wdrożenia. No ale postanowili pisać poszczególne kawałki kodu w Kotlinie i to dało efekt. Bardzo, bardzo pomogło im w developmencie, więc zachęcam was też do stosowania, do proponowania nowych rozwiązań w projektach. I też pozwalajcie swoim zespołom na to. Jeżeli chodzi o zespół backendowy, to on staje przed wyzwaniem, jak przetworzyć miliony danych. Tutaj na tym wykresie widzicie, my w ostatnich tygodniach przetworzyliśmy 100 milionów zdarzeń, a jest to tylko 60 sklepów. Docelowo ta aplikacja będzie działać w ponad 1500 sklepów i my musimy umieć na żywo przetwarzać te miliony zdarzeń związanych ze skanowaniem tagów RFID w sytuacji, gdy musimy przez cały rok wysłać na cały świat 200 milionów sztuk towaru. To jest wyzwanie. I tutaj zespół na początku oparł tą architekturę Oracle'a oraz o serwisy restowe asynchroniczne napisane w Springu. A teraz mają możliwość rozbudowy tej aplikacji, żeby sprostać wyzwaniom przyszłości. I na przykład zastanawiają się architekci, czy nie użyć Kafki. Kafka jako bardzo skalowalny broker wiadomości wydaje się tutaj wręcz idealny dla nas. Tak? Zastanawiają się, czy nie użyć pamięciowych baz danych. I to jest następna rzecz, która tak naprawdę motywuje ten zespół. To nie jest tak, że projekt jest skończony, aplikacja gotowa, tylko cały czas mamy możliwość szukania nowych rozwiązań, proponowania architektury, testowania sobie nowych klocków i to też motywuje właśnie te zespoły do tego, że
że rozwijamy tę aplikację. Pokazaliśmy, opowiedzieliśmy Wam o programie RFID, o wyzwaniach, jakie nas spotkały. Pokazaliśmy aplikację, opowiedzieliśmy Wam kilka ciekawostek związanych z tym, jak to zrobiliśmy. I teraz Kasiu, jakie korzyści daje nam RFID, jeżeli chodzi o przyszłość? RFID to tak naprawdę podstawa do budowania nowych funkcjonalności. Tak jak Piotr wspomniał, w tej chwili mamy RFID w 60 salonach, docelowo chcemy mieć 1500 i więcej. 100 milionów zdarzeń w 60 salonach, to ile tych zdarzeń będzie w takiej skali jak 1500? Te informacje, ta baza danych daje nam morze możliwości, chociażby inteligentne przymierzalnie. Przykładowo, jesteście w sklepie, idziecie do przymierzalni, rozmiar jest nie ten, w sposób łatwy będziecie mogli skomunikować się z obsługą sklepu, aby dostarczyła Wam odpowiednie ubranie w odpowiednim kolorze czy też rozmiarze. Już nie mówiąc o inteligentnych lustrach czy też innych propozycjach, tak, jakie RFID za sobą niesie. Tak, my zapatrując każdą sztukę towarów tak RFID, wyobraźcie sobie, że przenosimy te możliwości świata cyfrowego do fizycznego. I żeby sprostać coraz większym wymaganiom naszych klientów i waszych również, to na przykład, gdy zamawiacie towar w internecie i chcecie dostarczyć go do domu, no to my udostępniamy wielokanałowość, możliwość, tak, zakupów przez wiele kanałów. I my możemy tą żółtą bluzkę dostarczyć wam do domu z najbliższego sklepu, tylko musimy mieć pewność, że ona jest w tym sklepie i do tego służy nam RFID. Za dzisiaj chcieliśmy Wam podziękować. Jeśli ktoś chciałby dotknąć naszej aplikacji, zapraszamy do stoiska LPP. Tam też jest prototyp inteligentnej przymierzalni. Dziękujemy. Dziękujemy.